www.pilskisport.pl. Sport w pile. Sport w pile. Cóż dzisiaj na temat tego meczu można powiedzieć? No, jestem przede wszystkim zadowolony z postawy zespołu na tak ciężkim torze, bo no, przed meczem w ogóle nie wiedzieliśmy, czy pojedziemy. Także każdy z chłopaków ukazał się z bardzo dobrej strony. Oby tak do końca sezonu. Bardzo cieszy mnie postawa naszych juniorów, którzy byli tak bardzo krytykowani po pierwszym meczu w Rzeszowie. Ja zawsze za nimi będę stał murem, bo to są chłopaki od nas, przynajmniej Kasper Gorczyk z Piły, i jeszcze wiele razy sprawię radość tutaj na naszym, przynajmniej na razie na naszym pilskim torze. Także tyle z mojej strony. Cieszę się z wygraną. To może od razu kierownik drużyny gości. Utrudniona postawa zawodników na pewno ze względu na warunki atmosferyczne, ale też chyba nie ma co ukrywać, że nie przyjeżdżaliście do Piły w roli lidera. Czy może było troszeczkę inaczej? To znaczy w roli lidera może faktycznie nie przyjeżdżaliśmy, ale no, drużyna ambicje swoje ma i zawodnicy chcieli powalczyć, w końcu to jest ich praca, ich zarobek. Wiadomo było, że prognozy już były nieciekawe na dzisiaj pogody. Mecz na szczęście udało się rozpocząć, rozegrać. Co prawda ta końcówka taka w trochę ekstremalnych warunkach, tutaj paru zawodników zanotowało upadki. Cieszymy się, że wszyscy cali zdrowo wracają do domu. Parę biegów no, mogło się troszeczkę podobać, jak na, oczywiście trzeba pamiętać o tych warunkach, które do dzisiaj nie pozwalały na jakąś walkę na torze, bo to była bardziej walka z torem, a nie z rywalami. No tutaj Marcin na szczęście bardzo ładnie się zaprezentował. Powiedzmy Patryk Sitarek, na którego za bardzo tutaj nie stawialiśmy w pierwszym swoim biegu ładnie ze startu. Szkoda, że no, nie utrzymał tej pozycji, ale na tym torze no, wyszło jeszcze małe doświadczenie. Więc cieszymy się, że ten mecz w ogóle się odbył, że odjechaliśmy w końcu, bo tych terminów też coraz bardziej zaczyna brakować i że no, przy okazji gratuluję oczywiście gospodarzom, którzy zasłużenie wygrali. No, zdecydowanie są mocniejszą drużyną, przynajmniej na papierze. A co będzie dalej w sezonie? Zobaczymy. Odjedźmy te wszystkie zaległe mecze, niech ta liga nam się wyrówna i wtedy będziemy mogli jakieś oceny takie głębsze, takie wyciągnąć. Nie obawiałem się tego pierwszego meczu tutaj po powrocie do Piły, bo wiadomo, adrenalina, emocje no były wielkie, tak, obawiałem się tego meczu, pomimo, że to była Polonia Bydgoszcz, którzy zawodnicy też potrafią jeździć i ten powrót udany, bardzo się cieszę. Treningi jakoś w mojej osobie nie były najlepsze, tak? Przegrywałem z kolegami z drużyny i modliłem się wieczorami, co tu zrobić z tym sprzętem, żeby było lepiej. Po prostu trening jest trening, mecz jest mecz. Bardzo się z tego cieszę. Cieszy się również postawa naszych pińskich juniorów? No oczywiście, że tak. Przywieźli punkty, których w Rzeszowie zabrakło. Pomagamy Kasprowi, już wyremontowaliśmy jeden silnik potrzebny. Tomek tutaj menadżer podstawia swój drugi, także no, tego sprzętu ma więcej. Będziemy się chcieli po prostu pomóc jeszcze jemu, żeby miał trzy silniki kompletne, a później zabierzemy się za Pawła i też będziemy zbiórki starali się zorganizować, żeby ten jego sprzęt też wyglądał lepiej. Marcin, ty też wydawałeś się w miarę pewnym zawodnikiem swojej drużyny, jeżeli chodzi o te warunki torowe. Na ile znajomość tego pińskiego toru, bo przecież startowałeś w Barwach Polonii, kilka lat temu, wpłynęła na twoją postawę dzisiaj? Znaczy, no dzisiaj na pewno tor był inny niż ja startowałem, wiadomo, było po opadach, było dosyć ślisko, no ale mówię, no najważniejsze, że objechaliśmy zawody cało i to jest najważniejsze, żeby tego nie ciągnąć na siłę, tak jak to było w niektórych meczach ośrodka i wiadomo, jak to się później kończyło. No co do meczu, no ciężki mecz wiadomo, Polonia Piła to nie są chłopcy do bicia, to jest naprawdę solidna drużyna, pokazała to już w pierwszym meczu w Rzeszowie i przyjechaliśmy po prostu powalczyć. No, pogoda spłatała nam figla i niestety nie dokończyliśmy tych zawodów. I na temat drużyny nie będę się wypowiadał, bo nie do mnie to należy. Ja jestem ogólnie zadowolony i gratuluję chłopakom z Piły. Michał cały czas szuka ustawień odpowiednich sprzętu. Troszeczkę to przypomina ten zeszły sezon, kiedy też no, miewał mecze, w których przywoził komplety. Potem wyjazd do Krakowa, gdzie robi 0 punktów i no, mieliśmy nadzieję, że w tym roku będzie bardziej stabilny. Bardzo ładny występ w Tarnowie. No tutaj od początku coś mu nie pasowało. Widocznie no, jeszcze z tym torem sobie nie do końca potrafi poradzić. No, przypomnę, że to jest młody zawodnik, 22 lata, także dopiero pierwszy sezon jako senior. No Wiktor potrzebuje dużo jazdy, dużo nauki na polskich torach, także myślę, że w przyszłości będziemy mieli z niego pociechę jeszcze. www.pilskisport.pl. Sport w pile. Sport w pile.